tu się pojawił już moim zdaniem duży problem, na przykład czy ten protest uwzględniać, czy nie, a jeśli tak, to dlaczego? Czy znaczy, mieszkańcy, nie wiem, 5 mieszkańców mówi, że im się coś nie podoba? Mamy ocenę projektów. Projekty są publikowane. Nie wiem, czy ktoś chce coś powiedzieć na temat promocji, tego etapu promocji projektów, który no w tym roku przypadł na wakacje i cały wrzesień. Myślę, że to też trzeba zostawić obywatelom i tutaj się nie mieszać do tego. Sądzę, że Rady Dzielnic właśnie bardzo dobrze poradziły sobie z promocją tych projektów i z łączeniem tych projektów też całkiem nieźle sobie poradziły, także lepiej może tutaj jak to mówię, palca między drzwi nie wsadzać. Jako autor projektu chciałem dodać, że tak powiem, swoje uwagi, swoje zastrzeżenia wnieść. Że tak powiem, cała promocja dwóch projektów, w których uczestniczyłem, spoczywała w zasadzie na moich barkach. Ubolewam, że nie mogłem liczyć na wsparcie w postaci rady dzielnicy czy spółdzielni. Natomiast tak naprawdę autorzy projektów, którzy, że tak powiem, są zwykłymi mieszkańcami, nie mają właśnie wsparcia w postaci spółdzielni, nie mają szans, żadnych szans ze spółdzielnią. Mimo dużego zaangażowania, mojego zaangażowania, w mojej ocenie, projekt zdobył 1800 głosów, niewiele mu brakło do realizacji, ale nie miał szans. Skontaktowałem się z jedną ze spółdzielni, czy by zależało im, żeby wesprzeć, prawda? Nie, mają swoje projekty. Rozumiem to, szanuję. Natomiast na zapytanie, czy mogę roznosić ulotki do skrzynek, do tablic ogłoszeniowych w klatkach, usłyszałam odpowiedź, że nie. Są tablice na terenie dzielnicy i proszę tylko tam umieszczać informacje. Po czym ta spółdzielnia nie dość, że chodziła z wypełnionymi kartami, zbierała podpisy na tablicach informacyjnych, w każdej klatce była informacja o projektach promowanych przez tą spółdzielnię. Tak więc tak naprawdę jaką szansę ma zwykły mieszkaniec, autor projektu w promocji? Tak więc to budzi jakby mój największy sprzeciw, bo szanuję wyniki, pogratulować tym radom i tym spółdzielniom, które potrafią wypromować dane projekty. Ubolewam, że akurat ta rada, z której dotyczył mój projekt, no nie popisała się. Natomiast zwykły mieszkaniec, zwykły autor projektu nie ma szans na wypromowanie takiego projektu i w tym momencie to się zacznie robić, że to będą projekty spółdzielniane, a nie obywatelskie. Tak jest moje zastrzeżenie, uwaga. Dziękuję. Mnie się wydaje, że jeżeli mamy wpisać budżet obywatelski jako jakiś taki kalendarz Lubina, to będzie na stałe, to musimy dużo więcej myśleć o edukacji, informacji. Bo ja naprawdę odbyłem długą rozmowę i bardzo chciałem przekonać jedną osobę do tego, żeby połączyć projekt. I nie udało mi się to. Ja napisałem gotowy projekt połączony i nie połączyliśmy projektu. Także no tu nie wiem, no, ja nie umiałem przekonać, może chodzi o to, żeby na jakichś spotkaniach ogólnomiejskich, no może robić je właśnie w dzielnicy, może właśnie dla dyrekcji, dla rad dzielnic więcej, no wychodzić w teren, bo może faktycznie tutaj nie przyszło nas wiele osób, ale może dlatego, że nie wiem, no, godzina, może miejsce, może coś, no ale no, w tym momencie, póki jeszcze mamy jeden głos, znaczy dwa głosy de facto, łączenie projektów jest no, obowiązkowe praktycznie, no, nie da się nic zrobić z małym projektem. I to zobaczymy, czy to prawda będzie też w kolejnej edycji, ale trzeba myśleć też, uważam, nad informowaniem, edukowaniem możliwości łączenia projektów, że to w ogóle no, warto, bo nikt na tym nic nie traci. No i na tych zasadach, prawda, żeby może jeszcze więcej osób jednak głosowało. Elżbieta Dależuch, Akademicki Związek Sportowy. Ja natomiast uważam, że promować projekty powinni ich autorzy. Czyli jeżeli jest projekt obywatelski, tutaj jak Pan mówi, że jedna osoba nie jest w stanie wypromować, może warto
przemyśleć ten projekt, czy jest na pewno atrakcyjny dla pewnej dużej grupy odbiorców i ewentualnie zacząć wcześniej nawet na portalach społecznościowych gromadzić wokół siebie ludzi, którzy pomogą nam ten projekt wypromować. Na przykład to, że spółdzielnia nie poparła, no to właśnie mamy tutaj ten aspekt opiniowania przez spółdzielnię. Czyli jeżeli mielibyśmy już wprowadzone to opiniowanie na stronie, to ta spółdzielnia też by tego nie poparła, więc jakby tutaj dobór naturalny jest tak jakby. No i też jeżeli chodzi o to właśnie, że któryś projektodawca nie godzi się na łączenie, no to jest jakby właśnie prawo autora, czyli może się nie godzić. No i tutaj ja bym nie była za tym, aby miasto w jakikolwiek sposób ingerowało w promocję, ponieważ nie jest w stanie wypromować wszystkich 200 projektów, a jeżeli wybierze kilka, to reszta projektodawców zapyta się dlaczego. Więc tutaj w moim odczuciu jest tak, że no jednak każdy projekt powinien jednak promować autor. No i właśnie jeżeli nawet są te takie projekty pojedynczych autorów, no to na pewno w tylotysięcznym mieście znajdzie się ileś osób, które też zechcą to promować, włączyć się wolontariacko i po prostu rozpromować ten projekt niekoniecznie przez wrzucanie ulotek do skrzynek, ale nawet przez swoich znajomych, utworzyć wydarzenie, że składamy projekt obywatelski i w ten sposób gromadzić ludzi, którzy zechcą działać. No, ja wywodzę się ze środowiska, gdzie dużo rzeczy opiera się właśnie na wolontariacie i wiem, że to w ludziach jest siła, więc jeżeli mamy jedną osobę, to znajdźmy 20 innych i w te 20 innych osób zbierzemy już więcej głosów. Także ja bym nie była za tym, aby miasto ingerowało w promowanie projektu. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy my też jakby nie mamy takich zakusów, a mam wrażenie, że ta dyskusja już pomału zbiera do następnego wątku, czyli do systemu głosowania, bo to, co ty, Andrzej, poruszyłeś, ten system tam karty, zbieranie i tak dalej, spółdzielnie, to już tak naprawdę wchodzimy na grunt głosowania. Czy Krzysztof, ty chciałeś do promocji, tak? Na twardo jeszcze. I pan też chciał do promocji, tak? Ja chcę zwrócić przede wszystkim uwagę, że zdajemy sobie sprawę, że budżet obywatelski w tym momencie tak naprawdę zrobił się też biznesem, zrobił się plebiscytem. Ja widzę, że wielu radnych promuje pewne projekty. Jeśli ten projekt wygra, no to kapitał polityczny to był mój projekt. Są rady dzielnicy, które promują projekty. Jeśli projekt z rady dzielnicy przejdzie, no to wiadomo, że rada dzielnicy jest super. No to jest pewien kapitał tutaj polityczny. Z drugiej strony mamy też firmy, które promują swoje projekty, które potrafią przekalkulować, że mogą wyłożyć teraz 1% na promocję, a później zyskać 100% i po prostu to zadanie w ramach budżetu obywatelskiego zrealizować. Wystarczy przejrzeć listę projektów, żeby się zorientować, kto w co celował. Nie każdemu się udało, ale jednak ja widzę tego rodzaju zagrożenia dla budżetu obywatelskiego. Moim zdaniem właśnie zmierzamy powoli w stronę takiego plebiscytu. Ja się uważam, że zamiast takich projektów obywatelskich, potrzebnych mieszkańcom, zaczną się pojawiać projekty, które będą miały największą szansę na wygraną, a tak naprawdę nie przyniosą pożytku nam jako mieszkańcom. I ja uważam, że ten budżet obywatelski jest coraz mniej obywatelski, a coraz bardziej właśnie to jest jakiś, nie wiem, konkurs, kto wygra plebiscyt na najfajniejszy projekt. Podejrzewam, że gdybym mógł zgłosić projekt, że każdy, kto zagłosuje na mój projekt, dostanie pieniądze z 1,5 milionów, to na tyle chyba można maksymalnie zgłosić projekt, to byłby kicior, miałbym najwięcej głosów. To jest kwestia... Słucham? Formalnie odpadł, no ale ja po prostu to, ja lubię się sprawdzać, to po prostu pokazuje, że pewnego rodzaju projekty tak przychodzą. No, dużo projektów w spółdzielniach, na przykład tu zrobimy parking, no to za rok zrobimy wam parking, więc to poprzyjcie, no bo będzie nam łatwiej, będzie jeden parking z głowy, mamy do zrobienia 10, więc tu jeden, za rok drugi, my wybudujemy równolegle 2, no to już mamy 4. Proszę Państwa, tak z zainteresowaniem słuchałem Pani wypowiedzi i Pana a propos spółdzielni, bo akurat reprezentuję dzielnicę Kalinowszczyzna, gdzie są dwie spółdzielnie mieszkaniowe. I to, że jestem wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy, to równocześnie też jestem przewodniczącym Rady Osiedla Spółdzielni Kolejarz, czyli taki kliniczny przypadek tego, że współpraca między spółdzielniami może się dobrze układać i ona wcale nie musi skutkować jakąś konkurencją. I to chyba nie jest do końca prawda, że właśnie, że te projekty, które nie opierają się o spółdzielnie, przepadają. To nie jest tak, proszę Państwa. Nam się tak wydawało przy poprzednim projekcie,
obywatelskim, ale zweryfikowaliśmy to. To nie jest tak. To właśnie w tym przypadku, kiedy są dwie, no powiedzmy, silne spółdzielnie funkcjonujące na terenie jednej dzielnicy, sprawia, że właśnie chyba ludzie bardziej krytycznie, czy bardziej jakoś tak jaśniej podchodzą do samej merytoryki tych projektów, a nie na zasadzie właśnie klubu kibica, tak, tej spółdzielni. I taki projekt, który w naszej dzielnicy akurat uzyskał bardzo dużą ilość głosów i ma być realizowany, to jest budowa boiska przy szkole podstawowej numer 10, pokazuje, że jest tu właśnie dosyć duża współpraca pomiędzy, znaczy nie współpraca, przepraszam, bo mówiąc o promocji, to nie jest tak, że tutaj obie spółdzielnie jakoś w jakiś tam sposób zorganizowany przeprowadzały akcję propagandową, to raczej właśnie chyba, tak jak myśmy to analizowali, to właśnie mieszkańcy uznawali, że ten projekt jest celowy tutaj, mimo że właściwie większość dzieciaków, które są uczniami tej szkoły, to są dzieci mieszkające w obrębie spółdzielni Motor akurat, ale kolejarz również to popierał, więc tutaj ja wrócę chyba do tego, co na początku tutaj mówiłem, że jednak najlepiej chyba byłoby to zostawić takiemu biegowi, właśnie jak najmniej dłubać przy regulaminie i jak najwięcej zostawić w kompetencjach tutaj pana Piotra i grupy ludzi, którzy się tym zajmują. Ale z kolei jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Otóż właśnie to, że nie ma jakichś takich sztywnych bardzo ram i nie ma takiego obwarowania tego regulaminem, powoduje, że bardzo dobrze współpraca się układa właśnie na przykład naszej Rady Dzielnicy tutaj z panem, bo były projekty, które właśnie w pewnym etapie były uzgadniane, były później, czy myśmy się włączali później w takim projekcie właśnie dotyczącym jeżyków, o których tutaj pan radny mówił, bo ja jako zięba mogę mówić o tym, bo zazdroszczę, że te wieżyczki są tylko dla jeżyków, a no z racji nazwiska muszę to oprotestować, tak? Bo też bym chciał, żeby po drugiej stronie stała też inna. Tak przy okazji, to populacja ziem w Polsce jest większa niż w rubli, o czym pewnie państwo wiecie, ale na wszelki wypadek informuję. Wydaje nam się, że wróbel jest najbardziej popularnym ptakiem, ale tak nie jest. Także tutaj jeszcze raz do tego wrócę, właśnie jak najmniej tego dłubania przy regulaminie, a jak najwięcej tych rozmów. Myśmy bardzo często panu zawracali przez głowę, zresztą emocjonowaliśmy się tym, no przecież, bo to jest pewna taka zabawa, gra, no też do tego wrócę. I fajnie właśnie, na tym polega ten projekt obywatelski, a nie chyba na jakimś takim bardzo sztywnym właśnie zawężaniu ram i tutaj jakiegoś budowania kodeksu karnego, prawda, co wolno, a co nie wolno. Dziękuję bardzo. Ja krótko dwa słowa. Słyszę, że państwo buntujecie się tak mocno przeciwko wpływom spółdzielni, a ja chciałbym zwrócić wam uwagę na to, że po pierwsze, spółdzielni w tym mieście jest bardzo wiele i faktycznie są pojedyncze przykłady, podkreślam, pojedyncze przykłady, gdzie ten nacisk jest na tyle duży, że te projekty przechodzą, ale załóżmy, jest to jedna, dwie spółdzielnie, jest kilkanaście, kilkadziesiąt, które tego wpływu nie są w stanie wywrzeć. Ale to nie jest jedyna organizacja, przyjmijmy może korporacyjna, która tego typu naciski wywiera, a tylko na to zwracacie uwagę. Bo na tej samej zasadzie możemy rozmawiać o szkołach, które wnoszą projekty i znowu jedna, dwie, trzy są w stanie wywrzeć na tyle duży wpływ, żeby wygrać, a kilkadziesiąt innych nie. Są związki sportowe, które robią dokładnie to samo i niejednokrotnie wygrywają. No, przykre, że nie mamy wszyscy równych szans, ale myślę, że te szanse i tak są bardziej wyrównane, czy były bardziej wyrównane w tej drugiej edycji, kiedy mieliśmy te dwa głosy, a nie osiem. Że tutaj faktycznie, jeśli chodzi o projekty duże, to wygrywają korporacje, to wygrywają czy duże siedliska ludzi, tak? Ale jeżeli chodzi o projekty małe, to naprawdę tutaj te szanse są równe. Tutaj już może wygrać każdy, kto się no, w odpowiednim stopniu zaangażuje. Te kilkaset głosów to jest do zdobycia. Także mnie się również nie wszystko podoba, ale chyba jest całkiem nieźle już w tej chwili. Mnie się nasuwa taka
refleksja, czy w kontekście tego, co mówił Krzysiek, że budżet obywatelski może stać się taki trochę klientelski, bo z jednej strony może zainwestować właśnie spółdzielnia, a z drugiej na pewno rada, bo ewidentnie każda rada może zbić kapitał na tym, że promowała projekty z budżetu obywatelskiego i że na terenie właśnie tej dzielnicy powstają projekty. Dla Rady Dzielnicy to jest żaden problem, bo Rada Dzielnicy ma rezerwę budżetową, która po prostu przeznacza na promocję i to wchodzi do budżetu, nie ma żadnego problemu, prawda? Wszyscy są zadowoleni, Rada Dzielnicy przeznacza pieniądze. Znaczy, to zależy oczywiście, czy Rada Dzielnicy chce. Wejdę w słowo, z rezerwy celowej nie mogą, Rady Dzielnicy nie mogą przeznaczyć środków na promocję budżetu obywatelskiego. A od kiedy? Próbowaliśmy jako rada i się nie udało. To jest jedynie tak w zasadzie środki to z... Zablokowaliśmy tą próbę, także Szymon, nie opowiadaj, że tak można zrobić, bo to jest nieprawda. Dlaczego? Bo dla osób, które są spoza systemu rad dzielnic. Dlatego, że te pieniądze, oczywiście decyzję podejmuje rada, na co wydać pieniądze, ale kto wydaje pieniądze? Prezydent. I doszlibyśmy do momentu takiego, że Urząd Miasta płaciłby za faktury, za promocję projektu X, Y czy Z. De facto to Urząd Miasta by, no, potem Fundacja Wolności by wystąpiła z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, dostałaby fakturę, na podstawie której by wyciągnęła wniosek, że Urząd Miasta promował tam projekt XYZ. I rzeczywiście mieliśmy taką rozmowę z Radą Dzielnicy Rury, gdzie Rada Dzielnicy chciała promować konkretne projekty i nie pomyśleliśmy o tym, że w ogóle taki pomysł się może pojawić i po dyskusji z Radą Dzielnicy długiej, no doszliśmy do tego, że blokujemy to, nie ma takiej możliwości. Tylko sprostuję, nie konkretne projekty, tylko projekty wywodzące się z Rady Dzielnicy Rury, wszystkie, ale nie udało się wypromować z Rady Dzielnicy Rury. To ja w takim momencie spytam, czy Rada Dzielnicy może promować projekty z budżetu? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy tylko, powiedzmy, czasowo pieniędzy, tak? Czyli Rada Dzielnicy nie może wydać złotówki na promocję. Natomiast poświęcić z rezerwy celowej. Okej. Okay. Ja muszę zareagować, bo ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego Państwo się oburzacie, że ktoś promuje własną osobę przy tym, przy budżecie obywatelskim. Słuchajcie, każdy ma tego typu możliwość. Każdy ma możliwość złożenia projektu, każdy ma możliwość promowania tego projektu. Ja naprawdę nie rozumiem tych zarzutów. Ja bardzo przepraszam. To, że Rada Dzielnicy tej czy tamtej stara się o budowanie parkingu, to chcecie powiedzieć, że oni robią coś złego? Oni zbijają kapitał polityczny, a czy nie ten parking jest tutaj najważniejszy? A powiedzcie mi, która z rad dzielnic zbiła kapitał polityczny tak duży, żeby cokolwiek dzięki temu osiągnąć? W Radzie Miasta macie dwóch, trzech, czterech radnych, którzy kiedyś byli w radach dzielnic, nic poza tym.
W radach dzielnic jest w tej chwili 400 kilkadziesiąt osób. O czym my mówimy? Jaki kapitał polityczny ci ludzie zbili? Jeżeli to są osoby fizyczne, które to promują, ale to jest bardzo dobrze. Jeżeli spółdzielnia się o to stara, przecież nie stara się o to, żeby w budynku administracji były złote klamki, tylko stara się o to, żeby został wybudowany parking dla mieszkańców tejże spółdzielni, tego miasta. Więc ja tych zarzutów kompletnie nie rozumiem. Ja nie wiem, o czym rozmawiamy. Dziękuję za ten głos. Jeśli mogę się odnieść do głosu pana przewodniczącego, no, tak trochę go popierając. Z mojej perspektywy, jako obywatela, już odcinając się od swojej roli urzędniczej, nawet żeby wszyscy radni miejscy to były osoby, które zbiły kapitał polityczny na budżecie obywatelskim, to ja nie wiem, czy to by było negatywne. Okay. Czy na działalności rad dzielnic? Nie, no, bo jest taka dyskusja, że ludzie zbijają jakiś kapitał, poparcie dla siebie. No, złożyli fajny projekt, znaczy ja też uważam, że to okej, okay, no i dobrze, no niech się promują, że coś fajnego wymyślili, że ktoś to popiera. No to jeśli pan pozwoli, to ja się właśnie wypowiem na ten temat jako radny. To znaczy, ja uważam tak, że jest wiele podmiotów społecznych, politycznych i każdy ma prawo wziąć udział w tej konkurencji, która się nazywa budżet obywatelski. A że szanse jednych są większe, innych są mniejsze, że lepiej się organizują, lepiej się promują, no to na tym rzecz właśnie polega cała i wydaje mi się, że no istota demokracji na tym polega, że większość wygrywa. No. Także tutaj nie ma co moim zdaniem już chyba na ten temat dłużej ubijać, jak to się mówi, piany. Przejdźmy może do tego momentu systemu głosowania, bo to jest bardzo istotne. Tylko wstępem powiem, że 2 lata temu głosowaliśmy na 3 duże projekty, 5 małych. W tym roku, znaczy w roku ostatnim głosowaliśmy 1 projekt duży, 1 projekt mały. No i jesteśmy otwarci na dyskusję, na modyfikację tego systemu. Wyniki głosowania jasno pokazują, że jak będzie wyglądał system głosowania, no